Go next, baby, go next. Po operacji możesz pić alkohol? Wiesz co? Możesz tak. Odpowiedź na pytanie, czy mogę, brzmi tak. Powinienem, to już inna kwestia. Też lekarz mi powiedział, że no, tam bez przesady, ale coś tam. Coś tam jest dostępne. Cześć, Konstantin. Jak tam zwalczanie potworów i demonów idzie? Łamałem do kręgosłupka. To jaką tym razem obierzesz strategię? Jaką obiorę strategię? Obiorę strategię obieracza. No, to chyba, nie? Albo zrobię tak w sumie. Czy nie kupuję tego pasa? Nie! Nie kupuję. Czaty. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Nie powiem, baby, nie powiem. 100% na wygraną mam. I czy ty wiesz, komu ja ją dam? Tobie. Czatencje. Czy wy macie jakiś fajny temat do zapodania? Tak jest dobre. Bierzemy to i to. Czy wy macie jakiś fajny temacik, o którym można by pogadać? Biorąc pod uwagę metę Warlocka, chyba 50-50 jak żyć. Chciałbym, ale nie rozumiem. Naprawdę, niestety nie do końca kubam, o co ho. Kurde, muszę się chyba wyspać. Pokazali, co o, panie, ale dobre to. W sumie powinienem to kupić. Muszę się chyba wyspać, bo wczoraj położyłem się spać po 4, a dzisiaj wstałem o 10. Muszę przyznać, że trochę w szoczku jestem. Weno zacznie działać. Patologię na polskim YouTubie, jak ją zwalczać? Banować! To ile mniej więcej sypiasz? 5 godzin, czasem 6. Marnie ci poszło? Podnieś się po porażce. Więc nie za wiele. Ja chcę kupić to, czy zrolować? A zroluję. Jest kilka opcji tu dobrych. Zrobię tak. Zrobię tak i tak. To dam pierwsze. To dam drugie. Okej. Gituwa. Jak się mywa piesek? Dobrze. A, dobra, już kupiłem te 50 na 50, spoko. Czyli jeżeli na przykład w Hearthstone bardziej mam obciążony procesor, to powinienem wybrać NVEC. Tak. Prawdopodobnie tak.
Czy jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, jaka to karta graficzna też. Ale... Ale... Pamiętaj, co się nie zabije, to cię wzmocni. Pyk. Jakim prawem on mnie pokonał? Co to ma być za gówno? Dobra, teraz jakieś ładne trujeczki. Wyleguje się na Malediwach. O, myślałem, żeby lecieć na Malediwy. Ale kurde. Ech. Wakacje. Kto by tam na wakacje jeździł? Ale nie, gdzieś bym pojechał. Tylko nie wiem, jak tam te situation aktualne. Chorwacja. Do Chorwacji ciężko, bo to tam tylko autem. Nie spoczywaj teraz na laurach. Na Cypr można lecieć. Na Cypr, tu Turcja, Karaiby. Nie Karaiby, tylko Kanary, Malediwy. Takie kierunki. Jak patrzyłem na Malediwy, to teraz mega tanio tam można wycieczkę wyrwać. No to fajne, bo masz taką wysepkę jakąś tam podobno małą i siedzisz na takiej wyspie. Gdzie jeżdżą wszyscy youtuberzy? No nie wiem, raz jego widziałem ostatnio gdzieś, a nawet nie wiem gdzie. No nie, to jest do bańki. Murloka nie mamy, tego nie mamy, takie... Kurde, czemu się to ciągle pokazuje? To weźmiemy. Zrolujmy, może tutaj nam coś wyjaśni się. Wyjaśniło nam się całkiem nie najgorzej. Chwilę, zagram to, sprzedam to. Nie, myślę, że zrobimy tak po prostu. I to damy gdzieś tu. Ja, on. Ja, on. Ja, on. Ja, on. Okej, niech będzie tak. I w następnej zakupimy tego i zobaczymy. Ile lat ma pies? 8 chyba? 8-12 takie Malediwy. No nie, no właśnie 4-5. To prawda nie jakieś tam najlepsze, tylko jakieś takie powiedzmy z dolnej półki, ale już widziałem za 4 z hakiem. Było parę za 5 i parę za 6. No chyba tego nie wygram. Ile? A no tyle. Jaki jest mój ulubiony bohaterka? Prawe oczko. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Jak ci przyszoruje? Zrobimy tak. I tak. Okej, może być. Na Nową Zelandię nie patrzałem. A Nowa Zelandia to jest jakiś turystyczny? Kierunek? Wakacje samolotem, jest tak, samochodem, Malediwy. No tu jest na przykład 4700, 5, 5100, 5200, 5200, 5300, 5500, 5500, 5500. Tu jest nawet jakiś taki 4,5 gwiazdkowy za 6000 niecałe. No to jest 5 gwiazdkowy za 6000.
Dun wżywa. Naprawdę wyśmienicie. Co ja mogę tu zrobić? Mamy smoka, no pirata by się przydało wymienić. Można go wymienić na takiego wariata. Murloc whatever. Dobra, kijmy tego wariata. Co dalej? Żywiołak pojawił się dobry. Co dalej? Pojawił się też taki wariat. Dobra, myślę, że to już trzeba... O kurde, zdupiłem Segolda. Segolda zdupiłem. No niestety. Jest piracina taki, jest też taki. Weźmy to. To możemy oddać. To mogę kupić, to mogę kupić. Nie wiem. To mogę zbufować. Smog jest. Żywiołak jest. Pirat jest. Murloc jest. Brakuje ewentualnie mecha. Okay. Dawaj jak David Anders na Islandię. Na Islandii jest raczej zimno, a ja jestem ciepło, ciepło Christy. Miałeś do kupienia jajeczka, a ja nie kupuję jajka. Tutaj teoretycznie mam do kupienia to, ale jak kupię to, to w sumie już nie za bardzo mam co robić. Chcecie się pić? Zadbam o to, żeby nigdzie się nie wybrali. I teraz kupuję to i szukam late fangów. Nie wiem, jeszcze to zrobię, jak jakiego znajdę, a coś może się wymyśli. Ja polecam Tajlandię. Wiesz co, ja bym chciał zobaczyć Tajlandię, tylko akurat w tym momencie chciałbym jechać na wakacje odpocząć, a nie łazić. W sensie po nic nie robić. Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj! Bu, 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 bu. O, prawda. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Jak się wszyscy tłuką? No nic z tego. Piracina raczej nie, to też nie, to też nie. A ty...
Dobra, tak. Plażą. A bo ta gra, że nie ma co rozszawać. No, też tak pomyślałem właśnie. Odkąd mój biznes w Dalaranie poszedł z dymem, łapie fuchy to tu, to tam. To tu, to tam, fuchy łapę sam. No to chop, dawaj tego zioma. Kurwa. No śmiało, wynajmij sobie kogoś. Dobrze, błąd się sam naprawił na szczęście. Kurde, nie chcę jakoś tak tego sprzedawać, no ale nie no, sprzedam. Zrobimy tak i zrobimy tak. Okiełznaj dzikość. Konkretna będzie ta twoja armia. No, nawet siadło. What the fuck? Sprzedałem mecha, dostałem mecha, chłopie, kurwa, jak fart. Światłości. Okiełznaj dzikość. Zabezpieczenia wyłączone. Serwomechanizmy żniwne włączone. Ej, chuj. Fajnie było dostać w mordę za pół życia, elo, elo.